W Poczta Gdańska się buntuje. Polacy w Poczcie Gdańskiej stawiają się saksońskiej okupacji. Wszystko. Rebel Uprising. To się buntuje. I no Wrocław. Tak? Ty tam jakieś Polaki są jeszcze w Wrocławiu? Tutaj mój wierny elektor saksoński. Nie, z niej są Polacy. Nie no, poważnie. Meta na espionaż. Steel Maps, Justified Trade Conflict. Coś mu to zaraz zrobimy brzydkiego tym Habsburgom. I ten 51. Nie wiem, do jakiego w Maroko. Czyli Ganera osobno. Tak. Ola Boga! To jest znak od niebios! Transportowe, bo abdykuj, chujcu! Disziplinen! Friedrich August de Bourbon! Quality czy... Nie no, chyba... Nie wiem, offensive czy quality? Czyli tam, mam dwa sloty. Geniusz! A, dobra, okej, dobra, już. Geniusz! Geniusz, obie weźmiemy! Po co brać quality czy offensive? Jak mogę wziąć quality i offensive? Czyli wciąż musicie mieć... Brawa dla tego pana! Brawa! Brawa! Chłopco wykminił! Jezu, czy ty jakimś politykiem powinieneś być? Jednego trajta, który ma... Ode mnie. To... O, wojna, ty, wojna francusko-włoska. Oni stoi 150 tysięcy. Żeby nie stało wszystko w jednym statku, wojsko. No wiesz, no w XVIII wieku, no dobra, ludzie ponosili agresion z racji tego, że były, że tam choroby i rany i tak dalej, ale nie z tego powodu, że stali w jednym miejscu i czekali na bitwę. No, ma lag, oczywiście. O, żeż ty, kurde, co za bitwa? Z jakim bosokracja? 40 tysięcy Francuzów zginęło. Bitwa w Avignon. D-Day w Normandii desantują się! 60-70 tysięcy Brytyjczyków! Wbija się w ciebie, no to... Dobra. Koń się wbija! Dlaczego? On ci to rozwala. Koń się wbija! Trwa. Zero. Joseph Drake. Podsyłam wojsko, ale to... Pytanie, czy Brytyjczyk to wygra, zanim przyjdzie horda wszystkiego dookoła. Powinien nie zdążyć, bo ci Francuzi już idą, co prawda, na niepełnych moralkach. Tak, Brytyjczycy giną. Nie mają lepszą od niego dyscyplinę. Brytyjczycy giną, cofają się pewnie gdzieś tu i tu zginą. Nie, się nie wysyła do kontejner. I to jest właśnie Brytania. Ale Brytyjczycy mają takie szane, bobrzaste z króliczych norek czapki. Piechoty i od razu na Portugalczyk tego też jeszcze nie zestakwajpował, ale zestakwajpował, okej. Zestakwajpowałem mu tą armię u góry. Natomiast Włochy w tym czasie wykorzystają... Aj, Brytyjczyk w sumie dobrze zrobił, bo Włoch dzięki temu się przebił. No kurde! Mają nie wiedzą, Force Marsza nie używają. Nie wygramy, jeżeli dośle wojsko. Gdzie piechota, no? Ale ona piechota. Tam gdzie się podziały, ale kurde, tamte no, piechoty. To, ale z jakimi stratami? O mój Boże! Dobra, ale wyrównana bitwa. Będzie... Ale nie mamy moralek. Nie dosyłajcie od razu wszystkiego. Jezus Maria. Ale teraz wygrają. Może mu zestakujemy to, manpower głupio tracimy. Minus dwóch on walczy. Dobra, sorry. 50 tysięcy, to jeszcze 20 tysięcy, zdąży dosłać to? Główna nie zdążył. No i dobra bitwa teraz dla nich. Zwajt pisuj, tak, no Zwajt pisuje i potem go zaatakuje, jednocześnie nie zrywając sobie. No, spokojnie, nie ujdźcie zajączka Europki robić, bo żołnierzek się żyje. Ty samą piechotą wszedłem, to też brawo ja. Wbijają się. Tak, wbijaj się piechotą. Wbijają się w równinki, jest duża bitwa. Jest tam Rugen padło. Dobra. Jają się, no Włoch za szybko dosyła staki, ma tyle, wygrali to. No dobra, i teraz armia saksońska musi pokonać armię pruską, to nie będzie proste, pod Memelem. Jezus Maria, przenajświętsza. Ła, ta bitwa. Proszę nie komentować armii saksońskiej, staramy się, tak? Już, włączyłem pańskie się bić. Proszę, wygrajmy to. Wiem, że muszę minus dwóch, ale no co. O, kolejna duża bitwa. O, przechwytywanie staczków. Jezus, jak ja to lubię. To jest już takie spocenie. Pytanie, czy wygra, czy nie przegrałem w ten sposób obu bitw. Bo to przegra. Nie zatrzyma wystarczająco długo, żeby tutaj cyk posiłki weszły. Dobra. Już bucik wchodzi. I znowu. Jezus, za późno dosyłają. Przegrałem to. A to są moi sojusznicy na przyszłą wojnę wielką, także. Cesarz rzymski, widząc postępy włoskie na froncie, przestanie tymczasowo zachować neutralność. Patrzcie, i Włosi sami de facto tankują Francję, Portugalię i Maroko. Aha, no to... Pani zwagi na zbliżu handlu modowego? Saksonia jest zaniepokojona bez żadnych koalicji antywłoskiej. To co oni robią? To jest jakiś kurwa dramat. Dobra, i mogę teraz abdykować. Może Saksonia odpowiedziała i pomogła. Abdykujemy. Co to może? Dobra.
Rafy, Disiabus de Bourbon, 401, Mariasz, tego od razu też mogę wypierdzielić. Bierzemy teraz tak, bierzemy quality, bierzemy offensive i napierdalamy! W Saksonii nastąpił zamach stanu. Dziedzic elektor, obalił swojego ojca. Swojego niedołężnego ojca z tronu. Ale nie wbijajcie się. I przegrał tytuł. Nie, dlaczego to jest 20% osobno? Nie tu! Polski, jednak. Ale nie, że Bartylemy osoba, to logikę. Nie ma jak łatwiej. Wielkich starć. Świetnie. Kuźwa, nie jego brat. Kolejny rejser. Więc jak RP wymyślone! Byle technologię wziąć. O właśnie, to mój błąd, że ja nie przeogarnąłem drzewka, już dawno powinienem to zrobić. Realizacja Saksonii. Nowy elektor Saksonii rozpoczyna wielką reformę armii i industrializację kraju. Industrializacja kraju, bo tutaj tu cyk, cyk, cyk i reforma armii cyk, 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 bang, RP się kręci. Ja tam zostałem sam. Już odpłynął. No i to dalej przegrywają. Wypędź Polaków, a faktycznie możemy. Wielki elektorze Brandenburski, dokończę twoje dzieło i wypędzę Polaków z Gniezna. Proszę bardzo, wypędzimy ich. Całe militarne pointy. Moritz! Wobec tego, to jest bez zając walczenie. Niszczyciel. Zając niszczyciel. Ojciec Friedrich Bourbon. Wracając z libacji, dowiedział się, że otrzymał dziedzica od swojej Amalie de Flamen, 6 lat starszej. I pod wpływem uniesień i biczowania swoich oddziałów, żeby szkolić jeszcze bardziej, nazwał tak dziedzica po spaczonym totalnym kilofu malarzu. O, znowu Polaki się buntują. O Jezus, proszę, zróbcie dobrą bitwę. Cały świat patrzy. O jeden z tak za... chociaż... Weź, no, niech dojdą te dwa i czekają. O Jezu, sami moralki spadają. No i mają minus jeden. Czemu to Francuz ma minus jeden? Ty był Ford? Może? Wbijajcie od razu, to nawet nie patrzę. Czemu to nagle minus dwa dostaje Francuz? Aha, bo posiłki... O Jezu, oni to przegrają i to w opór. Moralki dużo wyższe. Jak ma punkt morali więcej? A, jeszcze Austriak dowodzi. Jak dowodzi, no to nie dziwne, ma 7 morali. Jemen potępia agresywną ekspansję Hormuzu na Półwysep Somalijski. Rada Regencyjna ogłasza upadek Emiratu i powstanie Republiki. W sumie jak teraz nic nie robimy, to popatrzymy, co oni tam robią na, w tych Azjach. Tu ostatnio było na Hormuzie Etiopii, ale nie ma. Mughal się wbija w Indie, to jest widzi nagar, to jest 3 grajków. Masz na Balearach i tutaj w dawnej Aragonii. Tu mamy tu w Chinach. Nie, ten Holender to sporo tego zajął. Dobrze. Oto wiekopomna chwila! Kiedy wielki elektor saksoński ogłasza powołanie całkiem nowego narodu, jakim stają się Prusy! Tak, poproszę. Dostępnie 25 dukacików. Inaczej zrobimy. Wielki elektor. Nie, no to martelerzy nie ma co. Jaka Polska? Jaka Polska? Prusy! Prusy w końcu! Wielki elektor. To nie ma co. O! Co? O, ci złoty, dlaczego? Dlaczego to jest taki zepsuty governing capacity? Zwycięstwo w wojnie obrony przeciwko Francji w Rzymie została otworzona odnowiona bazylika Świętego Piotra. Wy przegraliście tą wojnę i straciliście jej prowincję. Jezus Maria, ta Francja jest... O, mój sojusznicy są... O. Jeszcze bazyliki. Moje nieliczne i beznadziejne jakości. Ej, bo my to przegramy. Granice mogą zostać, mi to nie przeszkadza. O mój Boże. I to jest właśnie pruska armia. Generałów nie ma, bo nie stać nas. Dobra, zdążyliśmy, nice. A to tak inaczej złoto. Pruska armia od siedmiu boleści. Przeprowadzić wielką reformę. Cicho, proszę nie śmieszkować z pruskiej armii, tak? Staramy się. Imperium Osmańskie budowie piramidy Cheopsa, patrzcie i podziwiajcie. Cesarz rzymski z powodu niderlandzkiej agresji w stronę carstwa oraz wojny handlowej węgliszczanej jest zmuszony powiedzieć im wojnę. Co tu się dzieje? Halo? I co ja mam w tym momencie zrobić? Bronimy tych Niderlandów? Pomocy. Dobrze, że stanu sojuszu nie ma. A ja mam. Kurwa, rozwali mi ten Austriak. Może przeczekajmy tę wojnę, czy bronimy? Rozwalam flotę angielską. No dobra, a kto rozwali armię włoską i austriacką? Mam pojęcie. Tej siły już nie powstrzymamy.
Czemu Włochy mają sojusz z Austrią? A, bo spadły... No tak. Teraz to Francja z Włochami niekompetentnymi, co zmienia stronę. Cześć, Portugalia nie jest wojny. No niestety nie Prusy musiały, nie mogły odpowiedzieć. No, armia jest w trakcie reformy, cały kraj jest w trakcie reformy, to jest bieda z nędzą. Przepraszamy, ale możemy... Ale wrócimy. O dziwo, wygrałem z flotą austriacką i Wielką Brytanią. Jeszcze raz, zobaczmy. Ja płaczę w końcu. Błaga o ziemię, to kurna osobiście wejdę na tą Kastylię i 4 litery ci skopię. Nie da rady. Jakieś duchy królów francuskich nas nawiedziły. A żebyś wiedział, bo mi oczy wypala, co się tam dzieje w tej Europie. Chwilę mnie nie było. Co się mam właśnie do dominacji nad Francją. Pierdolnęło. Jakiś głos w głowie mam. Cesarz Rzymski jest spłaszczony postawą sojuszników i brakiem honoru, dlatego no. Postanawia szybko zakończyć wojnę łagodnym traktatem pokojowym. Aha! Więc bardzo dobrze. Co? Zrobię deklejmy. Aha, dobra, jednak. Boże, jakby nie była tej liści, ja myślę, co jest, kurwa! Nie, no ta Saksonia była dużo bogatsza, my jesteśmy w chuj biedni. Na strajdu nic nie zarabiam. Austria też w sumie strajdu nie zarabia. Ona za złota ciągnie, ona ma 3 kopalnie złota chyba. Z produkcji dużo więcej. Ile ona 32 dukaty z samego golda zarabia, nie? Guten Tag, wielki elektor Prus przybywa do cara Wszechrusi. Słuchamy. Otóż donosimy, iż reforma gospodarcza i militarna kraju pruskiego powoli dobiega końca i jesteśmy w stanie zniszczyć tego habsburskiego bankarta. Karta, no dobrze, no. To ile jest was tam po na tym zachodzie, bo ja mam sojusz mój wschodni. Ty czy proponuję, aby każdy zwie... O Jezus. Nie. Jezus, co? Z samymi Chinami walczysz, człowieku. Ja teraz formuję koalicję na Habsburgu, wadę mi jakieś Chiny. Dasz radę? No ja mam, jak mam ci pomóc? No chyba, że wyślę swoją pruską armię koleją transsyberyjską przez Rosję, żeby ci pomóc. Tak, Mongolię atakować. Naucz się A to Maroko też tak. Dobra, ja proponuję tak, że Rosja ze sojusznikami i Osmanem będą od wschodu wbijać do Polski i Węgier, a my się skupimy na razie, Prusy, Francja, Niderlandy i tak dalej, skupią się na terenach zachodnich Austrii. Poczekajmy parę lat. Oho. Oświecenie. Gdzie? Gdzie? W Tajlandii. Dobra, generałów, potrzebuję sztosi generałów! A Holandia dziecka swojej sztosi generałów potrzebuję. Dawajcie. Ten moment to jest bardziej... Sa mi przeleciały ziomek, niech będzie tak. Dobry generał, dobra, kto jeszcze? Who next, kto jeszcze? Necron. Jezus, ale nas pamięliście, ja mam 2 punktów! Dobra, Hiszpania będzie przechodziła na rewolucję. Necron. Co? Bardzo. Ale to proszę. Dobry, do Siege'a, dobry. Czekamy na więcej punktów. Czyli Irlandy są zainteresowane prowincjami Kastylii. Będzie człowiek Austriak. Które. Człowiek. Są gdzieś na środku. Austriak. Tego? Pacyfiku? Człowiek Austriak. O, no tutaj mamy w czopę! Panie Austriaczku, w czopę! No to my mamy na razie cały czas pracujemy, ale Austriacy zbijają naszych szpiegów, łapią. Pierwsza wojna. Poszło ultimatum. Teraz będzie wojna. Wszystko będzie na terenie Francji, bez fortu. Czy Maroko może ogłosić neutralność w czasie tej wojny? Nie, to jest ostatnia wojna tego świata. Po niej już nic nie będzie. To jest pierwsza i ostatnia wojna światowa, zaufajcie mi. Niemcy się znają na tym. Jakie Niemcy, Prusacy. Jeszcze miesiąc. Jeszcze Schleswig-Holstein powinien być pruski. Jezus, i to jeszcze będzie plan Schlieffena przez Niderlandy. O mój Boże, jakie to piękne! No matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might will win through to absolute victory. Do boju, Polsko! A nie, to nie to. Ja... Jezus, ile tych staków tu z tyłu jest. Wbijają się. 1941, a state of war has existed between the United States
and the Japanese Empire. Denk nicht an Hunger und Erschöpfung! Denk nur an das großartige Deutsche Reich! Das preußische Volk erwartet einen neuerlichen Sieg für den Kaiser! Lasst euch vom Schicksal leiten! Möge euch der Geist des preußischen Volkes mit Mut erfüllen! In den Kampf, Männer! Czy chcecie wojny totalnej? Ja! Chcemy uzyskać Belgię. Nie, nie, ja bym skupił się... O Jezus, to Francja. No, to mówiłem, fortów nie ma. Halo. A tu mnie wezwali. Szykuję małą armię na Sirajona. Proszę. No i tam Drezno padło, nie pojacujcie. Dobra, bym się wbijał w tą armię austriacką dalej. Dobra, wygramy. Wygraliście, dobra. Nice. Dobra, musimy się tutaj okopać w tych górach. W Pirenejach. Movement, ale będę tracił ten militarny. Ale ten movement jest dobry, na wbijanie się jest mega dobry i na uciekanie. Ja nie mogę zrobić głowu, bo tu stoi kolonia, ta? No zajebiście. Trochę się rozciągnęliśmy, ale dobrze, dobrze. Ale Stackway poszedł. Nie mogę przejść. Daj z tym. Möge euch der Geist des preußischen Volkes mit Mut erfüllen! In den Kampf, Männer! In den Kampf! Ihr seid die besten Männer! Handverlesen aus den besten Armeen! Sturmtruppen! Ihr seid Deutschlands Elite! Ihr seid Sturmtruppen! Das preußische Volk erwartet! Teraz będę mega dużo armii tradycznej łapał. I prestiżu, za bitwy i wszystko. Halo. Łapcie ich dobrze, tylko nie dajcie ten, bo oni będą się do Włoch wycofać, to co może się łapcie? Oh shit, do Włoch się wycofują. Czy wojska Paryż, rosyjskie mogą odbić Drezno? Gdzieś na tyłu muszę. Zrobię Drezno. Tak, wyszedłem z Wersalu, bo coś mi pali podwórko. Czemu Paryż padł? Ale to taki my był plan. To był plan szlifeno-francusko-zajęczo-niderlandzko-kastylijsko-imperialistyczno-terenkrigowy w skrócie. Moi posłance ze wschodu donieśli mi, iż na wschodzie jest bitwa, w której bierze udział 600 tysięcy ludzi i ileś tysięcy słoni z Indii. O. No, słonie tam, serio. W każdym razie... 300 tysięcy rusko, wszystkiego tam z Azji, na 150 tysięcy Austriaków i Austriak się trzyma, także ciężko. No i chyba jak ogarną, to nawet nie będą dosyłać, tylko uciekną, a jak będą walczyć, no to ich strata. Do końca, walcz tam! Dobrze, uciekają, nice, zwycięstwo! Dobra. Jezus, jakie straty. Dobra, to ja idę oblegać te forty austriackie, a wy odbijajcie Francję. Dobra, ja spróbuję tego bronić na razie. Chyba wszystko, bo ta wycofują się, no. Dobra, Włoch się już wycofuje. Nice. Mnie na razie tam nie ma, ja pacyfikuję te sojuszników Kaisera w Niemczech. A ja robię Sicilajona na Anglię. Sicilajona na Anglię. Ja tak samo, kolejna próba.
Znaczy, chciałem zaznaczyć, że Rosjanie zajęli praktycznie całą Austrię. Austria, o. Tak, nawet to my na razie podosimy główny ciężar tej wojny. Widzę. Właśnie wielki elektor pruski wymazuje po raz kolejny państwo papieskie z map świata. Czekamy na wspólny desant. Dzień dobry. Tam. Dzień dobry. A było ultimatum zaakceptować? No było, no ale takiej koalicji się nie spodziewaliśmy. Całego. Przez tyle lat Habsburgowie razem z Włochami gnębili całą Europę, a teraz się zemściło! Francuzików gnębili. Ściągnijcie ich wszystkich tutaj i dogadajcie się po prostu. A na Rosji nie ma, dobra, to muszę do niej napisać chyba. Nie, dobra. Nie, dobra, to jest wielka konferencja pokojowa, tak? No, no dobra, no tak. Aha, tutaj chyba traktat pokojowy, tak? Tak, dogadajcie. Pierwsza wojna światowa zakończona w teorii. Jeżeli się uda dogadać, podpiszemy traktat wersalski, że zapewni pokój Europie do końca świata. Tak. Nie, to zadziała. Nie, bo my tak śmieszkowaliśmy w naszym sztabie dowodzenia, że Prusy przez Niderlandy wbijają do Francji, plan Schlieffena idzie, także... No, ja w Wersalu patrzę, a tu jakieś wojska pruskie w Paryżu. Ha. Ja... Ile ludzi zginęło? Kurde, szkoda, że nie poczekaliście. Czekałem to, no. No, szkoda, że nie poczekaliście jeszcze chwilę, bo zamordowałbym hiszpańską armię do reszty. 2 miliony. 2 miliony. Kto powiedział Rusek? Czyli jak to dobra, teraz Rusek, w sumie wszyscy jesteśmy i pojawia się pytanie, bo zostały jeszcze 2 godziny tego świata. No już. To już chyba nie ma sensu. No mi się też wydaje, że wielka wojna była. Można teraz sobie wojnę. Kurde, naprawdę jeszcze chciałem 2 wojny zrobić takie fajne, żeby już ta Austria, znaczy ta Rosja kompletnie dominowała na świecie. A przyjść tam Prusami naklepać ci? Właśnie, pierdolcie się w grozi! Pierdolcie się w niego. Właśnie, ja ci przyjdę, to zobaczysz. A nie, dobre subsydia. Tak, interwencja. Co wy robicie? Robić pokój Boży, a nie zawieszenie broni. No. Atakujesz. Odkleja się niektórym. Hej, RP robicie. Ty pierdzielasz. Atakujesz bez RP. Hej, RP, cześć. Dzięki za butika.